Witamy się z Państwem z Mercedes-Benz Stadium w Atlancie, gdzie już niebawem rozpocznie się mecz. To spotkanie będziemy dla Państwa komentować w składzie Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Przed nami kolejne w tym tygodniu spotkanie Division Rivals. Liczymy oczywiście, Jacku, na fenomenalne widowisko. W meczach to może im dać prowadzenie. Mbappé zagrywa piłkę w pole karne. Ach, nie trafił Messi. Spójrzmy, jak dziś zagrają gospodarze. Jak widzimy, wyjdą dziś na boisko ustawieni dość tradycyjnie, z czwórką w obronie i pomocy oraz dwójką... Messi! Nie, takimi strzałami nie zagrozi bramce. A był w całkiem niezłej sytuacji. Mógł lepiej przymierzyć. Fatalnie sobie ułożył piłkę na nodze. Özil. Andrew Robertson. Mesut Özil. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Blisko pole karne, może strzelać. Roberto Firmino. No, ale takimi podaniami to się akcji nie zbuduje. Ramos robi wszystko, żeby odebrać piłkę rywalowi. Będzie okazja do kontrataku. Strata, a kontra zapowiadała się obiecująco. Fernandinho. Özil. Oxlade-Chamberlain. Messi. Uff, co za interwencja. Gomez. Mesut Özil. Matt Doherty. Dobre podanie. Okazja do dośrodkowania. Źle to zrobił obrońca. Powinien był lepiej ją wybić. Messi. Kylian Mbappé. No, dobrze przeczytał to obrońca. Mesut Özil. Fernandinho. Oxlade-Chamberlain. Roberto Firmino. Firmino, dokładnie, na dobieg. Neymar. Neymar kontroluje grę cały czas przy piłce. Wrzutka nie dochodzi do partnera. Dobre ustawienie obrońcy. Mesut Özil. Nie dawali rywalom ani chwili wytchnienia, aż wreszcie zdołali odebrać im piłkę. A teraz przy piłce Cristiano Ronaldo. Lionel Messi. No i sędzia jak to wpadnie, będą prowadzić. Kapitalnie obronił. Świetna interwencja. Fernandinho. Gomez. Özil. Andrew Robertson. Roberto Firmino. Zawodnicy szanują piłkę, nie kwapią się do nieprzygotowanych podań. Ależ zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. No i popatrzmy, jak wznowią grę wrzutem z autu. Pomimo faulu sędzia pokazuje, żeby grać dalej. Ciekawe, co wyniknie z tego przywileju korzyści. Będą kontratakować. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Ładne wejście, przejęcie piłki. Piqué oddala niebezpieczeństwo. Zobaczmy ten nieudany strzał na powtórce. No, było blisko. Özil. Spalony, atak zatrzymany. Sergio Ramos. Kylian Mbappé. Dobre podanie za plecy obrońców.
Ach, nie trafił Messi. Özil. Andrew Robertson. Niestety strata piłki. Messi. Messi z piłką przy nodze. Felipe Anderson. Özil. Fernandinho. Fernandinho. Jest okazja, by uderzyć. Takim strzałem raczej go nie zaskoczy. Na piłkę, co z tego wyniknie? Lionel Messi. Piłka cały czas w grze. To już druga jego obrona z rzędu. Oxley Chamberlain. Fernandinho. Roberto Firmino. Genialne podanie. Roberto Firmino. I broni to Ter Stegen. Świetnie się zachował Niemiec w tej sytuacji. Kylian Mbappé. Neymar. Czy będzie prowadzenie? Jest! Gol! Rzeczywiście teraz oni dyktują warunki. Nadarzyła się okazja i ją wykorzystali. Teraz tylko muszą pamiętać, że gra toczy się do ostatniego gwizdka. Nie wolno im spocząć na laurach. Bardzo dobry moment, by prowadzić w tym meczu. Będą teraz schodzić na przerwę w znacznie lepszych humorach. Jeden do zera. Przewaga nie jest bezpieczna. Cristiano Ronaldo. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Messi wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. Andrew Robertson. Po pierwszych 45 minutach mamy wynik 1-0. Ciekaw jestem, jak oceniłbyś grę Neymara w pierwszej połowie. Dobrze zagrał w tych pierwszych 45 minutach. Długo nie mógł się wstrzelić, ale ostatecznie zdobył do szatni bramkę dającą prowadzenie. Właśnie rozpoczęła się druga połowa. Tracą piłkę po tym podaniu. Lionel Messi. Ależ okazja Messiego. Wybronił ten strzał, trzymał piłkę w rękach. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Próbują rozegrać po skrzydle. Nicola Pepe. Brawo, oszukał obrońców i będzie szansa. Mesut Özil. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Mają teraz szansę na kontratak. Pięknie go dostrzegł. Messi. Obrońca wyjaśnił niebezpieczną sytuację. Rivaldo. Lionel Messi. Co teraz wymyśli? Mbappé przed szansą. Jest! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania.
Messi, jest, ależ ich przechytrzył, znakomita okazja. Gol! To jest właśnie to. To są te niepowtarzalne piłkarskie emocje. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Niezła okazja do kontry. Mbappé prostopadle za linię obrony. Mamy sygnalizację sędziego, że jest spalony. Szkoda, była świetna sytuacja. No i kolejne jego dobre podanie. Kolejne celne podanie w jego wykonaniu. Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. Nic im nie wyszło z tego ataku. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Mówiąc delikatnie, nie był to najbardziej udany kontratak. Neymar. Prostopadłe podanie Neymara. Tak, tak, bramka, piłka w siatce. Niesamowita reakcja kibiców. Oxlade-Chamberlain. Özil. Brawo, ładny ten zwód. Roberto Firmino. No, blisko do bramki i jest rzut wolny. Czy spróbuje stąd uderzyć bezpośrednio na bramkę? Mogło być niebezpiecznie po tym rzucie wolnym, ale bramkarz chwycił piłkę. Nie będzie kontynuacji tego ataku. Piłka poza boiskiem. Grę wznowi nam za chwilę bramkarz. Mesut Özil. Felipe Anderson. Fernandinho. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Blisko pole karne. No, kolejne udane przejęcie. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Dobre wybicie przez bramkarza. No cóż, wybił, ale wprost pod nogi rywala. Lewandowski przed szansą. Świetnie. Piłka ląduje w bramce. Obrona przeciwnika była całkowicie zdezorientowana. Świetne rozegranie akcji. Dobre wyjście sam na sam z bramkarzem. Kolejna bramka. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, kto wygra ten mecz. Jedyne pytanie, jakie można tu sobie jeszcze zadawać, to rozmiary tego zwycięstwa. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Do końca jeszcze 15 minut, o ile sędzia nie przedłuży. Özil. Roberto Firmino. Mesut Özil. Za chwilę rozpoczną od rzutu wolnego. Ciekawe, czy spróbuje szczęścia z tak daleka. Mógłby się pokusić o strzał. Byłaby piękna bramka. Bramkarz pewnie łapie piłkę. Mogli chyba lepiej rozegrać ten rzut wolny.
Dobrze wypatrzył lukę za obrońcami. Ależ setka jest ila. Nie zdołał. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. No i końcowe 10 minut tego spotkania. Andrew Robertson. Ezil. Roberto Firmino. Dobra okazja do oddania strzału. Ach, niesamowite! Gol! Taka bramka na otarcie łez, bo nie sądzę, żeby jeszcze ktokolwiek wierzył w ich sukces w dzisiejszym spotkaniu. Przez większość meczu przewaga drużyny przeciwnej była aż nadto wyraźna. Dobrze, że teraz w samej końcówce pokazują sportowego ducha, że grają do końca. Wszyscy doskonale się rozumieją na boisku i piłka wędruje jakby po sznurku. Dobrze się to ogląda, kiedy tak sobie podają piłkę, jakby od nich. Świetnie teraz na wolne pole. I piłka w siatce. Właściwy człowiek we właściwym miejscu. Przy strzale z tak małej odległości bramkarz nie miał nic do powiedzenia. To w zasadzie potwierdza wszystko, co do tej pory widzieliśmy. Dziś zwycięzca może być tylko jeden. Nie da się ukryć. Byliśmy świadkami pełnego profesjonalizmu i naprawdę emocjonującej gry, ale tylko ze strony jednej drużyny. Fernandinho. Ładnie tutaj zastawia się od rywala. No, udało się wymanewrować obrońców. Popatrzmy. No, może teraz. Bramkarz odbija słupek. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Mbappé! Niewiarygodne, udało mu się obronić. Wygląda na to, że zrobił to niechcący. Minął bramkarza, sam na sam z bramką. Może teraz jest okazja. Karny, tym faulem może zaprzepaścić wszelkie nadzieje swojej drużyny. Masz rację, Darek, tym bardziej, że wygląda na to, że psychicznie w tym meczu oni się nie podniosą. Fantastyczna interwencja. Ręce same składają się do braw. Słyszymy, że wzburzenie trybun utrzymuje. Arbiter spojrzał na zegarek i zagwizdał po raz ostatni w tym meczu. To było bardzo jednostronne spotkanie, które niemal od początku do końca... Jak to wpadło? She said, I'm okay, but I'm locked in a holding cell till someone gets me out. Can you?